Cześć, tu Hilpitero i dzisiaj nie będziemy widzieli się w meczu Ultimate Team, ale przedstawię wam mój skład. To będzie Pitero Budowniczy Wielki Powrót. Tym razem będzie to wersja FIFA 14. O co tu wam chodzi? Nie ma żadnej kontuzji chyba. Co wy gadacie? Dobra, nieważne. To jest skład Jagiellonii Białystok, który zbudowałem. Oczywiście można tutaj będzie wprowadzać niewielkie konfiguracje, które będę tutaj wam wspominał. Na bramce Jakub Sławik, moim zdaniem jeden z najlepszych bramkarzy w całej lidze. I 70 refleksu to powinno potwierdzać, gdyż jak na brązowego bramkarza jest to bardzo dobra statystyka. Kupiłem go za 200 końców. Na lewej pomocy, na lewej obronie gra Georgi Popchadze. Oczywiście mógłbym tutaj wstawić się na Tana Strausa, ale oczywiście Popchadze jest minimalnie lepszy. Ma 72 tempa, 60 obrony, 66 obrony, 60 dribblingu, 59 pany, 63 główek, 32 strzały. Kupiłem go za 200 końców. Ogólnie cały skład był bardzo tani. To jest jeden z najdroższych zawodników. Ugo Uchach, prawdziwy tank, prawdziwa bestia, prawdziwy czołg, prawdziwy nie do przejścia, no mur, którego Gorbaczow by nawet nie rozwalił. 78 tempa, czyli mega, mega ziom. 70 obrony, 73 główek. Już nie wnikam, że ma tylko 29 strzałów, bo to nie jest zawodnik do destrukcji. Kupiłem go za 1900 końców, ale mówię wam, opłacało się. Prawdziwy koks. Obok niego Martin Baran. Oczywiście nie ma to Michała Poznana z względu na jego słaby pace. Martin Baran ma 65 tempa, 60 dribblingu, 64 obrony, 72 główki. To już pozostałe statystyki są nieważne. Kupiłem go za 150 końców. Gra w miarę git. No nie to, nie to. Na prawie broni Jakub Tosik, 74 tempa, czyli w miarę git. Podobnie do Norambueny, jednakże w tym momencie mamy Tosika. Kupiłem go za 150 końców. I już mamy tutaj dwóch środkowych pomocników, czyli Tomasz Bendrowski, chyba najlepszy środkowy pomocnik w lidze polskiej z brązowych, bo popatrzcie, ma świetnie zrównoważone statystyki. 73 tempa, 68 obrony, 63 główek, 65 podań, 59 dribblingu, 56 strzałów. Nie jest to strzelec, ale ma 4 gwiazdki słabszej nogi, więc to wpływa coś na niego lepiej. Kupiłem go za 200 końców, strzelił dla mnie jedną bramkę i ma dwie asysty. Obok niego kapitan Jagiellonii Białystok w prawdziwym świecie, czyli Rafał Grzyb. Też bardzo dobre statystyki. 64 podania, 64 obrony, 65 główek, 65 obrony, 64 główki, 71 podania. Tutaj trochę gorzej, jeżeli chodzi o słabsze nogi i sztuczki, no ale dobrze broni. Rozegrał 9 gier, 3 asysty, czyli bardzo dobrze. 200 końców, opłacało się. Tutaj mamy, to jest nasz rodzynek na koniec. Przed naszym Kitaną jest Nika Załamidze z Gruzji. Prawdziwy demon prędkości. No szkoda, że reszta trochę po statystyk kuleje, ale sam fakt, że jest szybki, to właśnie pomaga mu pokonać swoich przeciwników na skrzydle, przebiec i podać ewentualnie na bramkę. No ma tylko trzy gwiazdki słabszej nogi i trzy gwiazdki sztuczek. No ale w 11 grach strzelił 2 bramki, 3 asysty. Kupiłem go za 250 końców. Obok niego Dawid Blizga, również bardzo szybki zawodnik. Szkoda, że nie jest już prawym pomocnikiem, gdyż zrobiłbym skład na prawego, lewego pomocnika na lewą stronę w stylu Kupisza, ale cóż, Blizga stracił chyba 5 gwiazdek słabszej nogi, miał w 13, ale to nieważne, bo ma 89 tempa, czyli bardzo szybko. Tutaj już lepiej trochę od Załamidze, 63 strzały, 64 podania. Trochę słabszy dribbling, ale niewiele. W 9 meczach strzelił do mnie 2 bramki, 1 asysta. Kupiłem go za 350 końców. W ataku Jan Paweł Pawłowski, czyli bardzo młody zawodnik, ostatnio powołany chyba do reprezentacji, nawet U21 bodajże. No nie jest to jakiś dobry zawodnik, jeżeli chodzi o statystyki, gdyż nawet on ogólnie jest najlepszy. Szkoda, że nie ma Bekima Balaja, gdyż najpewniej on by stał w tym miejscu. No ale tak się składa, że nawet Mateusz Piątkowski jest słabszy nawet od Pawłowskiego. Pawłowski 67 tempa tylko, 51 strzałów, czyli chyba najgorzej z tych wszystkich ofensywnych zawodników, mimo że jest tym najbardziej ofensywnym. 65 dribblingu, 40 podań, 60 główek. Kupiłem go za 150 końców, w 9 meczach 5 goli, 2 asysty, 1 czerwona kartka, ale brutal. No i oczywiście wisienka na torcie, Inform, Dani Quintana. 70 overalla, kupiłem go za 15 250 końców, teraz jest warty o wiele więcej, wtedy to była wielka okazja, gdyż jeszcze ten Team of the Week obowiązywał, teraz jego cena oscyluje w granicach 400 tysięcy, nie wiem czy czasem jeszcze nie wzrośnie, ale no, chyba go zachowałem do końca, gdyż to jest talizman, chcę mieć wszystkich zawodników tych podstawowych Jagiellonii do końca tego gry.
Statystyki może nie powalają, ale są bardzo dobre, jeżeli chodzi o zrównoważenie. 74 tempa i 79 podań. 79 podań, czyli tyle samo, ile ma Ronaldo w normalnej karcie, czyli no, to do czego jest zobowiązuje. A 79 podań jest głównie potrzebne na jego pozycję, czyli tego klasycznego 10 zawodnika grającego bezpośrednio za plecami snajpera. 77 dribblingu, czyli dobre panowanie nad piłką. Szkoda mi trochę, że nie ma 4 gwiazdnych sztuczek, gdyż naprawdę na to zasługuje swoim całym kształtem i swoją całą grą. No, od słabszej nogi już nie wymagam, nie znam się za bardzo na tym, jak strzela prawą nogą, lewą nogą. Ja szczerze nigdy nie widziałem jakiejś głębszej różnicy, ale chyba bardziej się skupię na lewej nodze. W 15 meczach strzelił na mnie 4 bramki, 3 asysty, no, bo stawiałem głównie na pace i najwięcej w nim grałem zespołem chyba ekstra klasy, no i tak to do tego doszło. No i to było na tyle. Tak widzicie, moim menedżerem jest oczywiście Franciszek Smuda. No bo jak nie mu, to komu się innemu uda. No i tyle można powiedzieć na temat tego składu. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na kolejne. Skład Buildery, Pitero Budowniczy. Lajkujcie, subskrybujcie i peace out.